Cześć! Dzisiaj w Kociej Kawiarni mamy gościa, jest nim Monika Tołoczko. Cześć! Cześć! Monika zajmuje się malarstwem artystycznym. Jak to się stało, że zaczęłaś malować? Pamiętam, że byłam wtedy na studiach. Była to filologia angielska. Wiadomo, że studenci robią wtedy różne rzeczy. Ja na mniej interesujących wykładach zaczęłam szkicować. Były to dość nieporadne pierwsze rysunki, ale tak to się zaczęło. Co się stało, że zaczęłaś tworzyć pracę z kocimi motywami? Właśnie do tego przyczyniła się moja pierwsza wizyta w Kociej Kawiarni. Uległam urokowi tego miejsca, tym bardziej, że widziałam tu różne obrazy. Zdecydowałam, że muszę przynieść swoje. Zapytałam się, czy mogę. Kawiarnia się zgodziła i oto są. Od kiedy przejawiasz słabość do tych zwierzaków? Pamiętam, że przejawiam słabość do kotów, od kiedy poznałam kota sąsiadów. Jeszcze kiedy mieszkałam w Łomży, w mojej rodzinnej miejscowości. Ten kot miał tak przymilny charakter, że szybko się polubiliśmy. Wkrótce też dowiedziałam się, że istnieją takie miejsca jak kocie kawiarnie. Ja się wprowadziłam do Olsztyna, przyszłam do takiej natychmiast. Jak to się stało, że twoje prace znajdują się w kociej kawiarni Olsztyn Kocha Koty? Zapytałam się, czy mogę przynieść swoje obrazy. Kawiarnia się zgodziła i oto są tu. A powiesz mi o tych obrazach? Tak. Obraz numer jeden. To jest właśnie ten kot sąsiadów, którego poznałam w rodzinnym mieście w Łomży. Obraz numer dwa. Przedstawia abstrakcyjne kocie oko. To jest największy z obrazów. Obraz numer trzy. Nazywa się Koci Król, ponieważ kot jest przedstawiony dość majestatycznie, jak na kociego władcy przystało. Czy odwiedzisz nas jeszcze? Nie ma wątpliwości, że jeszcze w grudniu odwiedzę. W styczniu się wyprowadzę do Warszawy, ale jeszcze mnie w grudniu zobaczycie. A co będziesz robiła w Warszawie? W Warszawie dalej będę malować, tak jak maluję tu, w Olsztynie. I spróbuję znaleźć następną kocią kawiarnię, żeby pokazywać swoje obrazy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Twoje obrazy na pewno będą pięknie zdobić ściany naszej kociej kawiarni. Na dziś to wszystko. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmików z kociej kawiarni, to zaobserwuj nasz kanał. Cześć! Cześć!